Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 na skórka z modyfikacją do Returning. Co ja tu w ogóle robię, kurna? Ja tutaj ostatnio szedłem i w ogóle po co to? Nie rozumiem. Tam jakieś zwoje? Tam są wilki. Mayday. Jeszcze SMS-y na start. No żałosne wręcz. Nie, on teraz mnie zaczepi, słuchajcie. Patrzcie, kogo my tu mamy. Zresztą potrzebuję właśnie kogoś takiego jak ty. Kim ty jesteś w ogóle, ty? A kim ty właściwie jesteś? Gościu. To nie twoja sprawa. A to sorry. Gdybym chciał ci powiedzieć, kim jestem, to chyba bym to zrobił, nie? No, sobie masz rację. Czego ode mnie chcesz? Wciąż masz problemy ze strażnikami miejskimi? Sam zaraz załatwię ci problemy, durniu. Szukam pewnego gościa. Nie mogłem go znaleźć w mieście, a ci durnie tutaj też nic nie wiedzą. Jest szczupły, ma ciemne włosy i nosi czerwoną zbroję. O ile wiem, był skazańcem w starej kolonii. Jego imię zaczynało się To jest Zbigniew Wodecki. Mówisz od jego. Możliwe, że tak ma na imię, nie jestem pewien. Będę musiał poczekać, aż stanę z nim twarzą w twarz. A to jeszcze? Tak, ty pyszałku. Potrzebuję broni. Potrzebuję prowiantu. Trochę złota też by nie zaszkodziło. Masz tutaj pieniądze. Oto 10 złotych monet. Ty biedaku. Zatrzymaj te grosze. Mam lepszy pomysł. Niedaleko stąd jest w jaskini jest niebezpieczniej. Dobra, to potem. Biedaku, patrz na te 812 monet śmieci, patrz z drugim jakim mech. Złożymy pierścień, a teraz ten się zesra i będzie myślał, że jesteśmy z nim. Inaczej bym się do tego zabrał. Kim jesteś? Mam na imię. O, czego ci potrzeba, wędrowcze? Szukasz może miecza, albo jakiejś odmiany po rozmowach z niedowińskimi sztywniakami, jeśli się tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Odnoszę wrażenie, że gapisz się na mój pierścień. Nie wiem do końca, co o nim sądzić. Tak, Famaryna, rozpoznajesz ten kamień? To Aquamaryna. Znasz ten kamień? Owszem, witaj w kwaterze głównej, bracie pierścienia. Czym mogę służyć? Ode mnie nikt się nie dowie. Jak tam zbroja? Pokaż. Oczywiście. Gdzie mają zbroję? Halo? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę rozmawiać. Zbroję? Jakie zbroje? Mam tu jedną. Nie mam czasu na takie rzeczy. Strój farmera? Że łód. A czemu nie tak? Wpadło. Pomyśl o... Jak? Jesteś głupi, ty po co coś takiego? Naprawdę, pokażmy. Oczywiście. Co ty masz? 5 trolla w ogóle? Skąd nie masz 5 trolla, jak to zbroń z jedynki? Mierze blizny, aha, dobra, nic nie pytałem. To było oczywiste. Kurwa. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Krótki łuk. Mama, czy kości szakala? O, stop, ty masz wszystkie broń z jedynki. To się nigdy nie zmieni. Wymaga na siła 27, obrażenia 50. Ej, ale to jest kozacka broń, słuchajcie. Nic nowego. Ona jest taka strasznie pod jedynkę, że statystyki są z jedynki. Statystyki z jedynki broni w ogóle były jakieś dupy. Były po prostu zbyt easy tu. Ej, no mi brakuje po prostu, słuchajcie. To mnie wcale nie brakuje 10 siły, żeby to założyć i ja... Chyba nauczyć. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ty gościu, kim ty jesteś w ogóle? Nie mów, że o tym. Nazywam się Nick, jestem handlarzem. Co masz na sprzedaż? Na razie niczego nie sprzedaję, widzisz moje sprawy, nie potoczyły się zbyt dobrze, tak więc przepraszam, nie mogę ci mi żeby pomóc. Nic nie. No to dobrze, ciebie handlarz, ziomuś. To żadna tajemnica. Może z nim gadałem wcześniej, kiedyś w starym nocleju z tej gry, ale nie pamiętam. Co tu w ogóle robię? Czy ja nie dokonałem przypadkiem questów w Corinis? Halo? Kurna, taki topór szakala, to jest dobra sprawa na start gry, nie? Kuźwa, 10 siły bym się nauczył, miał takie obrażenia, że głowa mała. No nie wiem bliska, co o tym sądzić. W końcu chciała nekromantą zostać. A 10 siły to tak dosyć dużo. Kurna. Ale ja w ogóle nie jesteś na ten topór. Nie mam 1000 sakien kosztował. Ale warto zapamiętać, gdyby coś się w moich planach zmieniło. Taki topór to jest kurna moc, ty. To nie jest jakaś tutaj popidówka. Ja chcę się koniecznie nauczyć. Czy ja chciałem się koniecznie nauczyć bliska? Otwierania zamków. Dzięki za help w ogóle. Mam pomysł. Idziemy ocalić tego Elfricha. Nie pamiętam, czy on jest tam właśnie, na wprost. Tam chyba był, nie?
Ja byłem wtedy w szoku kiedyś, że tam są teraz bandyci i że nie chcą coś znalazłem, że jestem geniuszem. Jakoś tak to było właśnie. Czemu mogę kroków nie słuchać bez jego? Nigdy ich nie było słychać? A czy co? Czy teraz nie słychać jakiś bug? Nie pamiętam, bo na sobie się nigdy na tym nie skupiałem. To jest exp. Ej, ja zawsze miałem takie hity, czy jakoś się zmusiłem niechcąco? Ej, halo, sam. Dobra, easy. Easy, jak to mam. Do kolejnej exp, 8 exp, to jest takie smutne. Nie pierdzieli. Powinienem dostawać 8 razy więcej. Pełne skupienie, full focus, niszczenie wrogów. Open office w ogóle, lol. Dobra, z tamtymi na dole to oni nie mieli relicha. Ale można by spróbować sfajtować, tylko dostanę w dziurę i to ostro. Jestem tego pewny. Więc na razie oleję temat. Wilki. Nie jestem głównym, to nie mam szans. No sobie zrobiłem w ogóle śniadanie, kiedy zabrakło, to teraz to naprawię. Czy mam jakiś czar śmierci? Nie mam właśnie nic, kurna. Jeśli jagoda. Jeśli jagoda. A właśnie smuczy korzeń by się przydało znaleźć. Ej, gobliny, w tym jeden czarny. Trochę Lipton, nie? Bo to czyły w niej. Uciekam stąd. Olares, siemano. Nie wkurzaj mnie. Ostro. Przestań, chodźmy. Podążaj. Ty, ale one nic nie gonią przypadkiem? Już nie, okej. Ale było jolo, nie? No i znaleźliśmy Naresa, więc spoko. Czekajcie, to jest kondycja, odmawiam. Ekspie, przybywaj. Przepraszam, czy wilk daje 5 ekspo? Przepraszam, czemu tak mało? Czemu polne biesy dają 8? Chyba rzeczywiście, tak jak wtedy ostatnio mi się rozpominałem, to że chodź jak tu, Lares zabiera mi ekspo, jest tylko połowa. Chyba na pewno. Tylko weź się tutaj zróbcie, jak on tak napiszcza, jak poszalały. To jest jakieś straszne. To na pewno coś do znalezienia. Nie wiem, czy gdzieś tutaj kusza nie leżała kiedyś w pobliżu. To są krzepice, to ja podziękuję za tą kuszę. Ej, to w sumie zdobędziemy smoczy korzeń zaraz. Bo zaraz nas tam doprowadzi. Czekaj, Lares, bo ja tu zbieram zwoi. Poczekaj, ale ten Lares jest taki w gorącej wodzie kąpany w ogóle, tej no. Widzisz, że zbieram sobie items, sakiewki i te sprawy, a ten... Mam nadzieję, że nie słyszycie tego dziwnego dźwięku, co brzmi trochę tak wiercenie. Ostatnio mi rozwalają chodnik przy domu i to jest takie smutne w ryj. Już po tobie, bydlaku! 75 razy mniej expa. Czy tam 50, chyba 50 dawały kwiaty szczury, no dobra. To jeszcze. 50 razy mniej expa od razu lepiej. Da się przeżyć. Wcale mnie to nie boli, że dostałem jeden expa za kwiaty szczury. Wcale. Wcale. Nie.
Magowie wody są strasznie podekscytowani. Od kilku tygodni trwają wykopaliska na pół. Zaczęło się od tego, że ziemia zatrzęsła się jak w okresie, kiedy istniała jeszcze bariera. Obudziły się kamienne maszkary, które zaczęły niszczyć wszystko, co odważyło się podejść do nich bliżej niż na 100 kroków. No Magowie ostro. Wody zniszczyli te istoty i przekopują tamtą okolicę, że... Ale wkrótce... Dobra, dobra. Come on. Chodźmy. Podążę. Czekajcie, ja tutaj sobie zrobię sobie bucha. Jest 78. Co to było za dźwięk? Strzały się zbugowały, pięknie. Co to w ogóle za... Co to są za godziny? A to wojownicze. Leśne. Ej, Lara zginie tej. Nic nie robię, sorry Lars. Kurwa, takie gówno. To przynajmniej wypada z nich fajny item. Ej, jeszcze jeden to jest. Lars, rusz dupsko. Hej! Chodźmy, chodźmy. No. Podążaj! Lars, ty debilu. A co z grzybów? Jak na jakimś święcie grzybów. Możecie coś taki znaleźć, taki... Kuźwa, mięsokopacz, czy to jest wielkie? Tej, to idzie rodzinę nakarmić. A jeszcze grzybki. Lars, idziemy, halo. Hej! Pst, idziemy, Lars. Chodź, podążaj! No bez jaj, znowu się zbugowałeś, Lars, to już drugi raz podczas tego let's playa. To mnie to smuci. Dobra, jest jeszcze jeden sposób na obudzenie Laresa chyba. Zapiszmy i czytajmy grę. Bo trochę smutę tej. Lares to tak jakby IQ trochę stracił w tym modzie. Nieśmiertelność mu włączyli. Oj, dobrze. Hej! Chodźmy. Podążaj! Lars, please. Lars, chodźmy, no. Chodźmy. Podążaj! No jaka liba, no. Ej, no trochę niedobrze, no. Nic za nami, no. Mayday. Dobra, mniejsza z nim, już się zbogował, jakoś nie było strasznie. Teraz jebniemy w Explore na własną rękę. Miste ziele, ziele leśnicze, bardzo dobrze. Miksturki, kamienne tablice, dobre długie miecze. Ja z tego co pamiętam, to jeszcze powinien ten smoczy korzeń niż rosnąć, nie? Czy ja w ogóle już mam spaczony umysł? Tam są te ściele, no właśnie, dobrze szedłem, dobrze myślałem. Zamrożenie, teraz kogoś tam zamrożę i się skończy po sranie. Jest smoczy korzeń, dobrze myślałem. To mamy wszystkie dla Konstantina w sumie. Można już zostać u niego czeladnikiem prawie, oprócz tego, że muszę wykonać jeszcze quest dla Buspera. O boż. Albo dla Harada. Nie wiem, kto jest gorszy. Bo Buspera, bo trzeba było się nauczyć. No chociaż skurowanie spoko. No ja pierdzielę. Jednego zamroży i suci syna. Tylko może najpierw zupełnie swoje zapasy many. Chodźcie na to, to będzie Jolo. Czemu H4 jest Mayday? Smogarinio! Doigrałeś się! A, tam ci po prostu sobie wstali. Jeszcze mu z tego strzelę. Ciekawe, że on w ogóle dostał. Doigrałeś się! Trochę dostał. Nie! To jest łucznik. Jaki ból. Obudził się i quickscope lol.
Nie no, jak nie wiem, jak ja mam z nimi wygrać, to muszę znowu bugować ten namiot chyba, nie? Okej, let's try. Dobra. Dobra, dobra. Nie takie rzeczy się robiło w getcie. Full focus uciska. Nie ma co miejsca na błędy. W ogóle dzisiaj ukryć zjarabłem. Jestem teraz piękny. A piękni ludzie się nie mylą. Come on, bitch. Nie, wcale nie jest tak, że nic nie robię. Dwie godziny później, ach, już się przypomniał tam odcinek, jak 10 godzin walczy z trzeba tam 4 bandytami. Piękne. Pomyślcie sobie, że 10 siły więcej miałbym takie mocne topy. Ten szakala. Bo tak było w gotyku pierwszym, że najczęściej wymagania były 2 razy mniejsze od ataku broni, nie? I to było piękne. Zawsze mieliście coś mocnego. W tym Gothiku 2 Noc Kruka to już zrobili tak, że kuźwa. Czasami te bronie mają tyle ataku, co właśnie wymagane siły. Jeszcze się gdzie tam pobójcie. Pod obserwacją waszego kolegi i uciekam. Użyłem pota. Ojojoj. Że mu zaraz jakieś dziki kryt nie przekręcą, co? Namiot, czyli największy sojusznik w całym Gothiku. To już koniec, śmieci! No, bez jaj. No, bez jaj, no. 10 lat ciężkiej, wymagającej walki. Czegoś taki łóżnik dostajecie na stronę. To za wstyd, no. Przecież to jest żałosne. Come on, motherfucker. Tu ci już koledzy nie pomogą. Tam nie powinni. No jasna dupa, powinni, tej. What the fuck, no. Jak mówię, jakieś zakręcie obszarowe, to było się działo śmiesznie. Nic nie robi, Mayday. To już koniec, śmieci! No bez jaj, no. Zrosny przecież. No co za wstyd. No bez jaj. Ej, olej ich. Potem do nich przyjdę. Czekajcie chwileczkę, odpiszę SMS-a. Ale nie ma zamiaru dalej się spoczkować z tymi oszukistami 4 na 1 do banda łusego. A tam jeden łusy był, jak się nie więcej, więc wiecie. Potwierdzone info, nie? No dojdziemy tamtego na moście, ściśniemy przynajmniej. W ogóle trzeba rozwalać ludzi w pojedynkę. Miałem przez chwilę myśli, żeby pójść tym, z Laresem ich rozwalić, ale wiecie.
Tylko te przeciwnicy ludzcy dają jakiś normalny exp w tym modzie, kuźwa. Więc szkoda by było tracić go. Co to jest ta plantacja marihuany? What the fuck, tej? Tyle roślin to ja w życiu nie widziałem w jednym miejscu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ja jestem już w CS-ie GO w szeryfie tym tak zwanym, czy tam wybitnym, tam legendarnym, mistrzowskim obrońcu. To no, taki no szeryf, no się na to po polsku mówi przecież. To, co jest powyżej dwóch kałafów. Więc już całkiem nieźle. Już tam to trochę zaszedłem. Lares, what the fuck, typie, ty. Zaczynam się gościa bać, ty. Wydaje mi się, jak gość się baguje, to po prostu pojawia się w miejscu, gdzie powinien się odpalić skrypt rozmowy, wiecie? Wygląda to legitnie. Co tu się stało, że taki... O, jest ta kusza, której szukałem. Że taki tu wysyp roślin jest. I was here. Kusza. To jest ta kusza, słuchajcie. To jest najlepsza kusza chyba w Korinie, którą można znaleźć ogólnie. Najlepsza kusza w grze to oczywiście magiczna, tylko to nie macie 7 bełtów i GG. No, tyś, ale może ją za 120 sprzedać, no to w sumie przyjemnie. Ona strasznie fajnie wygląda, moim zdaniem. W ogóle to sobie save'a game'a. Bo Gothic w każdym momencie może się wysypać, niestety. Takimi już rządzi się prawami bez imiennego świata. Dobra, Lares, to prowadź dalej. W ogóle można było zmienić kilka liter w jego niku, jest laser. Laser, rozumiecie? Chodź, laser, wszystko idziemy. Tak, chodźmy. Podążaj za... Słyszę niebezpieczne topielcy. Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń! Co tam widzę na dole? Jaki parkour. Jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Pamiętam w jednym tygodniku, to jak mieliście duże siły, takie ścierwojady to robiliście na strzał z piąchy, nie tak odjeździliście. Punch! Śmiało, lamusie, ty. Masz tu sierpem w ryj. I koniec było. Proszę, to wiał miecz. Przestraszyłem się, że jakiś szkielet to jest niespodziewany. No halo, co SMS-ują. Więc tutaj nie ma, serio, to powinno być schowane, nie wiem, kuźwa, Ulysses tutaj. A tutaj absolutnie nic nie ma. No ja bym tu schował Ulysses, wiecie? Bym powiedział graczom, a znajdźcie. Taki easter egg. I jeszcze! No jest pół ekspa, rzeczywiście. Dobra, to wszystko jest jasne. Bo płonna bestia daje 8, z tego co pamiętam, jak ja ją zabijałem przynajmniej. Właśnie, tu jest niedaleko tego czarnego trolla. A tam była jakaś przepowiednia, nie? Ta, co ten Abuin mi dał, że muszę znaleźć coś, co jest przy moście, przy... Chodźmy. Zwolnij trol. Przy tym, przy moście, przy tym posągu Inosa. Kurna. Przy moście tym złożonym, czy tam wiszącym. Bo takie bardziej to mi by się kojarzył... Myślałem, że ja go zabiję. 16 ekspo zęba, proszę was, przecież to jest żałosne. Taka bestia, przez 8 rozdziałów nie możecie z tym walczyć. Bo to zawsze w stadach chodzi. I daje fucking 18 ekspo. Przecież to jest jakiś żart. Co do tego, taki powiedziałbym nieśmieszny. Ja to nie, ani przez chwilę nie śmiechem. Jakbyście mnie pytali, no. Nie znam się na otwieraniu zamków. Fuck you, Gothic World. W jedynce można było otwierać zamki od początku, żałosne. Jesteśmy na miejscu. Weź ten ornament. Gdzieś w te... Jeśli napotkasz tu jakieś stwory, które będą dla ciebie zbyt silne, on już sobie z nimi jak... I jeszcze jedno. Nawet nie myśl. Do zobaczenia. Ja zawsze badałem, ale teraz to chyba nad nie będę myślał, rzeczywiście. W tym modzie to... Normalnie dochodziłem tam do jaskini po lewej i tam były golemy, ale można było, pamiętam, znaleźć naprawdę fajne pierści. Nie pamiętam jakie, ale pamiętam, że fajne, nie? Come on, bitches.
jaki combo breaker. Najlepsze jest to, że te szczury jedzą kamiennego strażnika, zwłoki, nie? Bo zawsze takie śmieszne, wiecie, on jest z kamienia. You know, wiesz, bo, ale ludzie, no ja, dobra, jak już tak nie kojarzycie, to wam wytłumaczę, wiecie, no kamieni się nie jest z reguły. Dlatego to jest takie śmieszne. Ej, czasami cieszę się, że jest to uleczenie pod kach, prawie szczury mnie zabiły. Tylko boli mnie, że to zawsze jem ich szczury, to najlepsze chyba. To jest takie smutne bardzo. Że zamiast roślin zjeść mi na... Raczej co jeden przycisk na godziada wam pokryją 8 roślin i jesteście w pełni zdrowia. No coś pięknego by było. Trochę zbyt easy oczywiście, ale fuck it. To się zaczynają niebezpieczne godziny. I na jak mam kryta, to mam na strzała szczura. To już jest poważny hit, chłopaki i dziewczyny. To już nie jest jakieś lecenie w bambus, nie? Dobra. Fuck you! Ej, trochę się szybko skończyło. Nie podoba mi się to. Co tu raz? Co tu raz? O, w dupę. O, w dupę jest to martwe. O kurna. Na poważnie. Się nie bawi. Czarny kuliste i te sprawy. Piękna kość. To moje marzenie. A teraz zginie od goblina. Wielki ma. Tylko on na 5 z nim walczy, czy co? Ty, one nic nie robią. On ma chyba z 10 milionów życia. Jedna bestia mniej. O kurde, 5 wody to jest fajny czarynek. Oszalałeś? Co ty tu robisz? Czekaj chwilę, to ty. Zwariowałeś! Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedziel... Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty sukin synu! Nie myśl, że zapomnieliśmy, jak zdradziłeś nas w nowym obozie. Ja... Dobra, każdy zna chyba ten filmik, on wbije, dobra, spoiler alert, on wbije to i to będzie prądowało i w ogóle. Musimy to oglądać. W ogóle ciekawostka, bez nigdy nie ma tego takiego jakby koka z tyłu na głowy w filmikach, tylko ma takie normalne włosy. I wygląda jak Gomez wtedy. Zabijmy go. Dobra. Tak naprawdę nie wiadomo, co on chciał powiedzieć, bo oni po prostu nie umieją nie zaciskać pięści. Ściągnąłeś całą energię. Dlaczego to z... Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w Korinis. Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło do... Milcz! Czego chcę? Przybyłem tu z Laresa. Z Laresem? Naprawdę? A gdzie? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj same... Przynoszę twój ornament. Jak to? Kto ci to dał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. No nie, od Laresa. Przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany. Pewnie. Ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Nie myśl, że ci ufam. Nie myślę. Chcę wstąpić do wodnego kręgu. Co? Skąd się o tym dowiedziałeś? Kto? Lares. Zabiję go. Złamał nasze zasady. Nikt... Brakuje mi słów. Mogę ci zaufać tylko w... Watras powiedział mi o pierścieniu. Co? Watras? Świetnie. Ze wszystkich magów wody spotkałeś jedynego, który ciebie... Nie znał. Słuchaj uważnie. Będę uważać.
Co tu robisz? W tych salach kryte inskrypcje i fresk. Wszystko, co widzisz, napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć. Dobra, dobra. Dlaczego? To klucz. Nie powiem ci o... Łatwiej mi o tym powiedział. I myślisz, że tak naprawdę... my i tak naprawdę rzadko robimy wyjątki. Lecz do tego twoje postępki powinny były być bardziej przekonujące. Pomówimy o tym później, jeśli zdołasz mnie czymś naprawdę zaskoczyć. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów. Powiedz Riordanowi, przebywa w... Dobra, dobra, spoko, luzik. Z takimi Riordanami to ja gadam codziennie po 10 godzin, więc luzik, wiem o co Commander. Ej, gra się na razie nie wysypała. Ile minut minęło? Halo. Hej! Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Ej, już 6 minut. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo nie wiem dokładnie kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo... Zbudowali miasto po drugiej stronie gór oraz świątynię Adan. Wiecie co? Ale ja tutaj kończę odcinek. Mam to miejsce na dysku, że tyle, że głowa mała. No i życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia. El do prezydento. Zajmij się. Peace, yo.